Dlatego, że nasze foki w trakcie tego pokazu będą również wychodziły na tę kostkę brukową przed Państwem, żeby wykonać dla Was różne ćwiczenia i ważne, by się nie przesmaczyć. No i jeszcze jedna informacja. Moi drodzy, większość z Państwa już wierzy, że po naszych pokazach można wykonać sobie zdjęcie z którąś z naszych gwiazd. Po tym pokazie również będzie taka możliwość, żeby zrobić sobie zdjęcie z naszą Szarunią cudowną. Koszt takiego zdjęcia rodzinnego 50 zł. Płatność niestety tylko gotówką. I to jest atrakcja limitowana. Przewidziana tylko dla 10 chętnych rodzin. Za zdjęcie odpowiedzialna jest pani Monika, pani Gosia. Ale jeszcze myślę, że na sam koniec pokazu zapytam Państwa, kto z Was ma ochotę na takie zdjęcie. A teraz już nie zwlekajmy, zaczynamy. Za momencik dołączą do nas trenerzy i przede wszystkim Państwu przedstawię i przede wszystkim życzę Wam dobrej zabawy. Dać jej buziaka w nocha? Ja mam tu się nie tu, to by chyba chciał zjeść. I fotos ma Halenki. No i proszę. Oto i nasi trenerzy. Naszej prawej stronie to 9-letni Romeo zwany przez nas Romuśkiem. A to maleństwo, które już zapewne przykuło Waszą uwagę, to syn Romka, roczny Willy. Oraz trener Javier. Szare, 12-letnia Bojeczka i 12-letnia Szarunia, która pięknie się do Państwa uśmiecha. Popatrzcie na nią. A pomiędzy nimi trener Piotr. I moi drodzy, ten pokaz rozpocznie dla Was najmłodsza foczka w tym gronie, czyli Willy. I pokażę Wam rzecz bardzo nietypową dla foki, bo będą to wyskoki ponad powierzchnią wody. Ja muszę Wam powiedzieć, że foki w naturalnym środowisku nigdy tego nie robią. Nigdy w ten sposób nie wyskakują ponad wodą, ponieważ są zbyt płochliwe, zbyt ostrożne, zbyt zachowawcze. Ale Willy to naprawdę wyjątkowa foka. Jest przede wszystkim niesamowicie odważny. I przyznam Wam, że jak na fokę skoki wychodzą mu fantastycznie. Proszę bardzo. Wygląda raczej jak mały delfinek, a nie ociężała foczka. Brawo dla niego! No i Willy pięknie i energicznie rozpoczął ten pokaz, więc czas na aportowanie piłek w wykonaniu naszych foczek. Moi drodzy,
Większość z Państwa była na poprzednim pokazie, więc widzieliście niezwykle zwinne, sprytne na lądzie uchadki. No, wogi w przeciwieństwie do uchadek po lądzie poruszają się bardzo niezgrabnie i niezdarnie. Ale w wodzie, no, to już zupełnie inna historia. 3, 2, 1 i wystartowały nasze zawodniczki. I teraz zobaczcie, szybciuteńko zlokalizują swoje piłki i zaczynają wracać już do brzegu. Popatrzcie tylko, jak sprawnie im to wychodzi. Świetnie. Brawo dziewczyny i chłopaki, brawo. A teraz już mogę Wam powiedzieć, że foki są jednymi z najszybciej pływających ssaków płetwonogich na świecie. Wyobraźcie sobie, że w wodzie osiągają prędkość nawet 40 km na godzinę. To jest niezwykłe osiągnięcie. No dobrze. Za nami pierwsze sportowe ćwiczenia, więc czas, by nasze foczki powiedziały Wam dzień dobry po foczemu. I najpierw poprosimy o to lawę i salt. Proszę, Lawciu. Lawcia wita Was bardzo delikatnie, bardzo subtelnie. A i teraz czas na jej siostrę. Ale dzisiaj jest mniej subtelna. Moi drodzy, te dźwięki, które słyszeliście, to całkowicie naturalne dźwięki dla fok. One właśnie w ten sposób porozumiewają się ze sobą w stadzie. Ale w tym gronie mamy również fantastyczną piosenkarkę. Jak widzicie, do mikrofonu pełzni niczym tłusta gąsieniczka nasza bojeczka. Posłuchajcie jej piosenki. No ale myślę, że teraz się pośmiejecie, bo parę słów powie do Was mały Willy. On ma głosik delikatny i cichuteńki, moi drodzy, więc poproszę Was o uwagę. Bo to dźwięki jak z najlepszego amerykańskiego horroru. No dobrze, to teraz czas na naszą Szarunię. Moi drodzy, na poprzednim pokazie widzieliście, jak trener sobie grał z naszą Wiki w piłkę, prawda? A Szarunia Wam udowodni, że od uchadki wcale nie jest gorsza, a może nawet te podania wychodzą jej lepiej niż uchadce. Zobaczcie, widzicie, jaka spryciula? Pięknie. Brawo! No, ale skoro jesteśmy przy Szaruni, to koniecznie musicie zobaczyć też obroty z piłką w jej wykonaniu. Kolejnego ćwiczenia zapraszam Lawę, Salcik, Romka i Williego. Moi drodzy, ta fantastyczna czwórka zaraz popędzi tam na ten tylny pomost i wykonają dla Was ćwiczenie, wydawałoby się niemożliwe do wykonania dla foki. No będą to skoki przez hula-hop.
I zaczniemy od foczek szarych. Na początek salcik. Prawda? Ale za to lała jest giętka i gipska. Zobaczcie, pięknie, sprawnie wyszedł jeden skok. Za nami foczki szare, więc czas na Romuśka. No, ja wam przyznam, że Romek skacze naprawdę doskonale. O ile mu Willi nie przeszkadza w tym skoku. No i wracamy do lawki i salcik. One już za
za chwileczkę złapią oto kółeczka. Złapią je oczywiście na szyję, ale musimy poczekać, aż skoczą do wody i przyjmą w wodzie odpowiednią pozycję. Ta pozycja zresztą jest bardzo charakterystyczna dla fok. One w naturalnym środowisku w ten sposób bacznie obserwują całe otoczenie. A kiedy dzieje się coś niepokojącego, dają konura. Lapcia. Salcik. No i dziewczyny wykonały to ćwiczenie niespiesznie. Ale do tego samego zadania zaprosimy Romuśka. I muszę wam powiedzieć, że pomiędzy Romkiem a trenerem będzie o wiele większa odległość. W związku z tym ćwiczenie będzie trudniejsze do wykonania. Gdzie tu... Oj, zobaczcie, jaki dzieli ich dystans. Widzicie? Jeszcze dalej? Oho, to ja nie wiem, czy to się uda, moi drodzy. Trzymajcie kciuki, zobaczymy. Uwaga. Pięknie! Dobrze idą i na lądzie, i pod wodą. No dobrze, ale teraz coś jeszcze trudniejszego pokaże wam nasza Szarunia. Ale co tego wam nie zdradzę? Po prostu musicie ją bacznie obserwować. Uwaga, mistrzyni tej dziedziny. Pięknie. Brawo dla Szaruni! A czy jesteście ciekawi, ile foki dziennie zjadają? Nie? Otóż foki szare mniej więcej od 8 do 14 kg kredy zimowych miesiąca. Natomiast foki pospolite od 4 do 8, 9 kg kredy w zimie. To, że zimową porą jedzą dużo więcej, ma swoje uzasadnienie. One muszą zgromadzić i utrzymać przez całą zimę grubą warstwę tłuszczu pod futrem. Dlatego, że ten tłuszczyk chroni je przed mrozami, przed pływaniem w lodowatej wodzie. Natomiast wiosną i latem apetyt u nich mniejszy, no może poza naszą bujeczką. I stają się spuklejsze. A teraz są w doskonałej formie. Przewodem będzie Fitness. Szarunia, widzę, już przygotowana. Dziewczyny, teraz idźcie tutaj. Się przygotują. Proszę bardzo, salcik. I uwaga. I raz. I trzy. No i proszę, takich brzuszków w wykonaniu fok nie uleczycie nigdzie indziej, mój drogi. Brawa dla naszych fitness fotek. Lego z rurekiem. Moi drodzy, oba gatunki fok, zarówno pospolite, jak i szare, w naszym Bałtyku objęte są ochroną ścisłą. W tej chwili populacja fok szarych w całym akwenie Morza Bałtyckiego to mniej więcej około 42 tysięcy osobników. A wiecie, ile fok szarych żyje tutaj, na naszym polskim wybrzeżu? Zaledwie 400. I to jest bardzo, bardzo mało. Choć i tak ta sytuacja jest o wiele lepsza niż jeszcze kilka lat temu. Więc trzymajmy za nie kciuki, bo one są niezwykle ważną częścią tego bałtyckiego ekosystemu. No i co państwo powiedzą o naszych fokach? Cudowne są, prawda? Może nie są tak sprawne, może nie są tak energiczne na lądzie jak u chatki, które oglądaliście, ale są równie fantastyczne, może nawet bardziej inteligentne od uchatek kalifornijskich. To wynika z moich wieloletnich obserwacji. Bardzo szybko się uczą, mają doskonałą pamięć.
No i przede wszystkim są nasze, bałtyckie. Wystąpiły dla Państwa foki szare. Lapcia, Salcik, Bojeczka, Szarunia. Foczki pospolite, Romuś Mili. Poproszę Was również o brawa dla trenerów. Bawiliście. Z częścią z Was zapewne jeszcze dzisiaj się spotkamy na pokazie o godzinie 18.